Siema, w moim 8 dniu mojego pierwszego wyzwania kręcenia codziennie vloga opowiem Wam, ile czasu spędzam na wypuszczenie jednego odcinka na YouTube'a. To wszystko zależy od kilku czynników, każdy odcinek jest inny, więc porównam trzy odcinki, które już wypuściłem. Odcinek o franczyzie, odcinek, gdzie nagrywałem wywiad z Szymonem oraz trzeci odcinek, 5 faktów o Regensburgu. Do każdego odcinka muszę wykonać te same czynności, jakimi są napisanie konspektu, czyli ogólnie o czym będę mówił. Nie robiłem tego przy wywiadzie. Przy wywiadzie po prostu spisałem sobie pytania, które chcę zadać dla Szymona. Resztę pytań wyszło w trakcie wywiadu. Po drugie, nagrać klipy, sprawdzić następnie, czy klipy są dobrze nagrane, czyli sprawdzić ostrość, czy była, sprawdzić, czy dźwięk nie był przesunięty. Miałem taki przypadek przy nagrywaniu wywiadu z Szymonem, gdzie nagraliśmy około 20 minut wywiadu i później się okazało, że cały dźwięk jest przesunięty, więc dograliśmy materiał. Następnie muszę wrzucić nagrane klipy na komputer, przejrzeć wszystkie nagrania kompletnie od A do Z i sprawdzić, które najlepiej się nadają na mój materiał. Następnie wrzucam klipy najlepsze do programu do obróbki wideo, dodaję napisy, które pojawiają się u mnie po lewej stronie z danym wyzwaniem i o czym będzie dany odcinek. Łączę te klipy, wycinam jakieś większe pomyłki z jakiegoś klipu, to wszystko później łączę, renderuję, czyli eksportuję już gotowy plik razem ze wszystkimi dodatkami. Też renderowanie zajmuje sporo czasu, w zależności od wielkości klipu. Przy wywiadzie tam było 27 minut, więc eksportowałem plik około godziny czasu. Przy franczyzie i przy 5 faktach o Regensburgu było to około pół godziny, 30 minut. A więc, kiedy mam już ten gotowy plik po wyrenderowaniu, wrzucam, sprawdzam go jeszcze, oglądam cały klip, czy nie ma jakichś błędów większych. Jeśli jest wszystko ok, wrzucam plik na YouTube'a. Na YouTubie również też potrzebuję czasu, aby YouTube zasał ten klip, robię opis, tytuł, dodaję miniaturkę. Miniaturkę przygotowuję również w programie graficznym i następnie klikam przycisk opublikuj. Teraz przejdźmy do sedna. Opowiem Wam, ile zajęło mi nagrywanie, montowanie i wrzucenie pliku na YouTube'a. A więc mam małą ściągę z minutami i z czasem, jaki mi zajęło montaż odcinków. Dzieliłem to na trzy części. Pierwsza część, nagrywanie. Czyli nagrywanie klipów, napisanie konspektu, sprawdzanie tych klipów i dogrywanie klipów. Dwa, montaż, czyli wszystko od wrzucenia danych plików na komputer, sprawdzenie wszystkich klipów, wybranie najlepszych i cały montaż w programie do wideo. I wyrenderowanie oczywiście. Trzy, gotowy odcinek, czyli kiedy już mam gotowy odcinek na dysku twardym i wrzucam go na YouTube'a, przygotowuję miniaturkę oraz dodaj opisy, tytuły i tak dalej. W tych czasach jest również zawarty czas renderowania i wrzucenia klipu na YouTube'a. A więc odcinek o franczyzie. Nagrywanie 40 minut, montaż godzina 15, gotowy odcinek 30 minut, ogólny czas 2 godziny i 35 minut. Odcinek o wywiadzie. Nagrywanie godzina 30, montaż 3 godziny, gotowy odcinek godzina, ogólny czas 5 godzin 30 minut. Odcinek 5 faktów o Regensburgu. Nagrywanie 50 minut, montaż godzina 40, gotowy odcinek 30 minut, ogólny czas 3 godziny. W wywiadzie najwięcej czasu mi zajęło obejrzenie później wszystkich nagrań. Było ich około godziny. Przy odcinku 5 faktów o Regensburgu dodatkowo musiałem dograć dźwięk już w domu po nagraniu klipów, gdzie opowiadałem o Regensburgu i podstawiałem dany dźwięk pod wideo. Więc doszło mi tutaj dodatkowe 20 minut. Stąd też czas nagrywania mi się wydłużył i czas montażu, ponieważ musiałem dobrać również muzykę, którą znalazłem oczywiście w darmowej bibliotece YouTube'a do wykorzystania w filmach, które można umieścić na YouTubie. No i tyle chyba wnioski. Najszybciej zmontowany odcinek od A do Z. Był to odcinek o franczyzie. Dzięki, siema i jutro nagrywamy 8 dzień mojego codziennego vloga.